W naszym ośrodku na zakończenie terapii wręczamy świecę symbolizującą światło. Zapalajcie te świece w momentach, kiedy będą one dla Was trudne, kiedy diabeł będzie Was kusił, abyście znowu zeszli na złą drogę. Jak przyjechałem pierwszy raz, to wtedy olśniło mnie to miejsce. Bajka, raj, to jezioro, stary park, to było coś niewyobrażalnego. To już 25 lat. 92 rok, przyjechaliśmy tutaj do Wandzina, gdzie bydgoska fabryka kabli przekazała nam aktem darowizny ten majątek, 10 hektarów, zawalony pałac w połowie, z którego było widać gwiazdy. Na tym terenie, poza piaskami, pyłem, bo była kiedyś tutaj kopalnia glinki ceramicznej, to nie było nic. Nad nędznymi się zmiłował. Alleluja, alleluja. Człowiek gubi się w swoim życiu. Tam nie ma nigdy tego wszystkiego, co prowadzi i pogłębia życie w zjednoczeniu z Bogiem ku miłości. Trzeba nam w życiu nieustannie zastanawiać się, czym jest miłość. Jezus mówi nam w dzisiejszej Ewangelii: nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał. By przynosić owoc, trzeba wpierw coś siebie dać. Chyba zaczniemy od pana starosty jako gospodarza powiatu i poprosimy o przecięcie, jeżeli, bo to pozwoli nam wejść do tego dla nas ważnego miejsca. Czerwony będę ciął lekko. O, proszę bardzo. Pan marszałek, bo jest najważniejszy tutaj, jeśli chodzi o ten pałac. I o kasę. Brawo, panie marszałku, brawo. Tutaj bardzo taki znaczący udział pani Krystyny Dominiczak, pani dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. Ty byłaś tym aniołem tutaj, który pilnował tego wszystkiego. Bez ciebie by to się nie wydarzyło. Dobry duch. Na początku 1993 roku układałem projekt, jak to wszystko będzie wyglądało. To się nazywało Eko Szkoła Życia w Wandzinie. Połowa tych 25 lat to jest okres, kiedy rozbudowaliśmy się, dlatego żeby stworzyć warunki dla możliwości leczenia ludzi, pomoc profesjonalna osobom zakażonym i chorym na AIDS. Cały czas w terapii trzeba pracować nad pewną filozofią, a jak się już ją osiągnie, to trzeba cały czas być czujnym i uzupełniać to potrzeby, które się w danym momencie pojawiają. Jaki lekarz, taki o.
Dzisiaj obraz narkomanii wygląda zupełnie inaczej. Świat narkotyków i alkoholu wymieszał się. Coraz częściej mówimy o politoksykomanii. Mamy nowy obraz również substancji psychoaktywnych, to są tak zwane dopalacze. Są to substancje, które powstają w nielegalnych laboratoriach, zatruwane specjalnie różnego typu domieszkami. Substancje te coraz częściej są podejrzewane o to i są na to dowody, są wyzwalaczami pewnych zaburzeń psychicznych, a mogą być również starterem, takim mechanizmem spustowym do choroby psychicznej. I dlatego takie miejsca jak Wandzin są unikalne. Przyjazd mój tutaj był do ośrodka ostateczną deską ratunku, gdzie przywieźli mnie tutaj rodzice, jak dziś pamiętam, z detoksu. Nie chciałem przyjechać, mówię, posiedzę 2 tygodnie i spróbuję, coś może załapię. No i załapałem po 2-3 tygodniach już pobytu tutaj w ośrodku, załapałem taką chęć i motywację do życia poprzez rozmowę z moim terapeutą Donatem Kuczewskim, który powiedział: Marcin, ty masz na drugiej terapii już, Marcin, ty masz w sobie tyle potencjału, że możesz, chłopie, tyle z sobą zrobić, że trzeba startować do przodu. No i poszłem, jak, że tak powiem, jak burza, czyli zapisałem się do szkoły, skończyłem szkołę średnią, poszedłem, skończyłem poddyplomową szkołę BHP-owca, teraz szykuję się na instruktora terapii, na 2,5-letnią szkołę, pokończyłem mnóstwo kursów, tak, pilarz, spawacz, operator wózków widłowych, kursy pedagogiczne, żeby pracować tutaj z ludźmi w ośrodku. Przeszłości mojej czarne dni, żałobne poczty sztandarowe. Przede mną blask z otwartych drzwi, daje nadzieję, życie nowe. Bym nie trwał w bezsilności swej, czekając lepszych czasów przyjścia. Nie snuł przez życie się jak cień, nie wrócił znów do punktu wyjścia. W 1989 dowiedziałam się, że jestem zakażona wirusem HIV. Właściwie ten moment, kiedy dowiedziałam się, że właśnie jestem osobą zakażoną, to potraktowałam jak karę. Myślałam sobie, no tak, bierzesz, to tak masz. I zresztą świat to tak oceniał. Pomyślałam sobie, że w zasadzie to już nie mam nic do stracenia, bo jestem człowiekiem, który nie ma żadnych wartości. Pamiętam, że byłam w Warszawie, kiedy zmarł papież Jan Paweł II. Pamiętam te ulice, te znicze zapalone, tych ludzi przy dworcu centralnym. Ja szukałam narkotyków, a oni szukali Boga. I to zaraz krótko potem właśnie zdecydowałam się przyjechać do Wandzina. Przez ten czas, tych 11 lat, które tutaj spędziłam, ukończyłam 2 szkoły, między innymi opiekuna medycznego. I to, że pracuję obecnie jako opiekun medyczny, daje mi dużo radości, dlatego że mogę przebywać między ludźmi, którzy przeżywają różne sytuacje trudne, takie jakie ja miałam też kiedyś, bo tam nie są tylko osoby starsze, chore z Alzheimerem, ale też właśnie osoby, które są z upośledzeniami po narkotykach.
Oddział leczniczo-opiekuńczy i 60 łóżek dla ludzi chorych na AIDS to jest działanie, które jest realizowane poprzez cele statutowe stowarzyszenia. Mamy też eksperymentalny oddział 25-łóżkowy dla osób z chorobami Alzheimera i wielochorobowością. To są rzeczy, które wymagają bardzo profesjonalnej opieki medycznej, czyli lekarzy, pielęgniarki, opiekunki medyczne. Pozostałe działania połączone z terapią dla ludzi młodych, którzy się leczą z uzależnień od narkotyków. Wystawiamy rykszę i się bierze pacjentów i ci młodzi ludzie jadą tu na wycieczkę dookoła Wandzina. Takich eksperymentów ja nie znam. Przyjechałem do ośrodka 11 lat temu. Byłem osobą uzależnioną od alkoholu i od narkotyków. Wykluczoną z rynku pracy, z zerwanymi całkowicie więzami rodzinnymi, z wieloma zobowiązaniami finansowymi i wierzytelnościami. Przyjazd do ośrodka wiązał się tylko i wyłącznie z ucieczką od tych problemów. Tutaj, w Wandzinie, uzyskałem zrozumienie, odzyskałem wiarę w siebie. Do dnia dzisiejszego pełnię te obowiązki, które powierzono mi 10 lat temu. Krótko rzecz ujmując, jestem wandzińskim biurokratą. Dodatkowo zostałem wybrany na członka zarządu głównego Stowarzyszenia Solidarni Plus. Dodatkowo pełnię funkcję naczelnika Ochotniczej Straży Pożarnej w Wandzinie. My spróbowaliśmy z zespołem terapeutycznym stworzyć program autorski, który w części jest oparty na doświadczeniach amerykańskich, ale przede wszystkim na filozofii eriksonowskiej, Prochaska, koło zmian, czyli założenie pewnej etapowości, takiego nobilitowania człowieka, który, mając pewne perspektywy przed sobą, pozwala się krok po kroku zmierzyć z problemem uzależnienia. Filozofia. Jestem tutaj, ponieważ nie mogę już dłużej uciekać od samego siebie. Jestem tutaj, ponieważ nie mogę już dłużej uciekać od samego siebie. Tak długo będę uciekał, dopóki nie odważę się zobaczyć siebie w oczach i sercach innych. Tak długo będę uciekał, dopóki nie odważę się zobaczyć siebie w oczach i sercach innych. Tak długo będę cierpiał i bał się, dopóki nie podzielę się z innymi swoimi tajemnicami. Tak długo będę cierpiał i bał się, dopóki nie podzielę się z innymi swoimi tajemnicami. Jeżeli nie zaufam innym, będę sam. Jeżeli nie zaufam innym, będę sam. Tylko w tym miejscu będę mógł zobaczyć siebie jak w zwierciadle. Tylko w tym miejscu będę mógł zobaczyć siebie jak w zwierciadle. Tylko tutaj nie muszę być gigantem z moich marzeń, czy karłem z moich lęków. Tylko tutaj nie muszę być gigantem z moich marzeń, czy karłem z moich lęków. W tym domu jestem cząstką społeczności, dzieląc z moimi rówieśnikami cele i codzienny trud. W tym domu jestem cząstką społeczności, dzieląc z moimi rówieśnikami cele i codzienny trud. Zapuszczając tu korzenie, mogę rozwijać się i tworzyć, nie będąc już dłużej samotnym. Zapuszczając tu korzenie, mogę rozwijać się i tworzyć, nie będąc już dłużej samotnym. Pomagając innym, mogę też odnaleźć siebie. Pomagając innym, mogę też odnaleźć siebie. Kto weźmie odpowiedzialność za jutrzejszą filozofię? Ja wezmę odpowiedzialność za jutrzejszą filozofię. Czy są jakieś przeprosiny? Proszę, Błażej. Ja chciałbym przeprosić całą społeczność za moje niestosowne zachowanie, za moje zaburzanie się w stosunku do was. No i również chciałbym przeprosić ciebie, Adrian, za to, że też mam niestosowne do ciebie zachowanie. Przepraszam. Czy ktoś jeszcze chciałby przeprosić? Podziękowania proszę. Łukasz, proszę. Chciałem podziękować tobie, Daniel, ogólnie za to, że mogę ci pomagać w prowadzeniu cię tutaj w życie ośrodka. Dzięki. Niego dnia wolnek.
Wandzinie jestem już 14 lat. Od początku był wieczny problem z świadczeniem usług medycznych dodatkowych dla naszych pacjentów, osób chorych na AIDS, zakażonych wirusem HIV. Nikt ich nie chciał przyjąć, ponieważ nasi pacjenci zmagają się z wieloma schorzeniami i wymagają rehabilitacji natychmiast. W związku z tym stworzyliśmy dział rehabilitacji, fizjoterapii, którym oferujemy laseroterapię, krioterapię, światłolecznictwo, hydroterapię, masaże. To wszystko, co dostępne jest tylko w specjalistycznych placówkach. W ramach tutaj naszej działalności prowadzimy duży warsztat artystyczny, taki art warsztat, gdzie pracują na co dzień osoby, które interesują się sztuką, gdzie mogą w profesjonalny sposób nauczyć się malarstwa, rzeźbiarstwa. Warsztat prowadzi nasz były pacjent, który jest po Akademii Sztuk Pięknych, który jest profesjonalnym malarzem. Temu by się przydało oczy dorobić w tej masce. Poczekajcie, przytrzymam, żeby nie odpadło. Trzy osoby do jednego anioła. No. Będzie się trzymać, mam nadzieję. Dobra, powinno już trzymać. To jest terapia zajęciowa, która przynosi rewelacyjne rezultaty, bo oni się czują szczęśliwi. To jest najważniejsze. Łączymy profilaktykę uzależnień i HIV/AIDS z edukacją ekologiczną. Pokazujemy młodzieży, że można trochę inaczej żyć, że można żyć zdrowo, żyć eko, co jest teraz modne, i to ich przekonuje często. Ponieważ ośrodek to jest enklawa taka w lesie, 12 km od Człuchowa, przez 25 lat musimy zapewniać wyżywienie dla 180 pacjentów i wszystkie potrzeby. Staramy się z każdym rokiem coraz bardziej usamodzielniać. W tej chwili mamy około 1000 kur, do 500 jajek dziennie. Hodowla programu ochrony różnorodności biologicznej, to jest realizacja książeczki Czerwonej FAO o ochronie zasobów genowych. I to jest kura zielonuszka, która zawsze świadczyła o polskości. Mamy gospodarstwo ekologiczne, to są już nagrody za pierwsze miejsce w województwie pomorskim, dwa razy trzecie w Polsce miejsce na najlepsze gospodarstwo ekologiczne. Olbrzymie przedsięwzięcie, gdzie około 2500 starych, wysokopiennych odmian polskich, mrozoodpornych drzew owocowych wysadzonych, które już przynoszą takie ilości owoców, że powstała przetwórnia u nas i suszarnia. Cała działalność suszarni w okresie szczególnie jesiennym to jest suszenie grzybów. To jest cała masa działań takich, które również przynoszą dochody. Mamy wyroby tradycyjne wpisane do Unii Europejskiej. Do tego dochodzą różnego rodzaju inwestycje, które obniżają nam koszty funkcjonowania, takie jak kolektory słoneczne, jest elektrownia, jest ogrzewanie na biomasę. Trzeba cały czas być czujnym i uzupełniać te potrzeby, które się pojawiają. Na życia dnie buczyłem się, sternikiem byłem i żeglarzem.
dzisiaj żeglować nadal chcę. Swój los powierzam Tobie, Boże. Żegluję płynąc, trzymasz ster. Ten kurs nadaje życiu sens. I chociaż nieraz mam pod palem, cel coraz bliżej jest niż dalej. My często nie zdajemy sobie sprawy, jak wielką pracę tego typu miejsca robią nie tylko dla tych osób, które się leczą tutaj, które korzystają z dobrodziejstw opieki, możliwości leczenia, ale dla nas jako społeczeństwa, że one tak naprawdę, takie miejsca dają szansę, dają nadzieję na lepsze życie, na lepszą jakość życia dla ludzi, którzy w innych warunkach w krótkim czy dłuższym czasie po prostu by umarli. Zaczęło się od eksperymentu 15 lat temu, a dzisiaj właściwie jest to spełnienie poniekąd marzeń tych wszystkich, które w 1992 roku były wyrażone w programie Ekoszkoły Życia w Wadzinie, który zresztą w tamtym czasie był wyśmiewany jako niemożliwy, nierealny. Ja nigdy nie myślałem na początku, że ja będę jakimś dyrektorem, a nie mówiąc o tym, że przewodniczącym zarządu głównego stowarzyszenia. Ja raczej myślałem o tym, że będę właśnie tym człowiekiem, który tu będzie razem z nimi. I tak było przez 12 lat. Jak później mnie sprowadzono na ziemię, po prostu się okazało, że to nie na tym polega, że tu są procedury, wymagania, dokumenty. Oczywiście obroniłem tę wspólnotę, że do dzisiaj my mamy większość zasad, które nie mieszczą się w psychiatryku, bo to w ogóle gdybym miał się zajmować, tworzyć oddziały leczenia uzależnień na oddziałach psychiatrycznych, to na pewno bym do tego ręki nie dołożył. To jest coś, co wydawało się zupełnie nieprawdopodobne w tym miejscu, z takimi środkami. Jestem po prostu szczęśliwy.